chciałeś tak odpowiedzieć. Może zamiast biegać się lepiej niż tylko może, no ale nie. Cześć, tu Tomek Zielonka. Biegam, bo lubię lasy 2018, edycję bardzo zimową. Czas zacząć. Cytując klasyka, jak jest zima... To musi być zimno, tak? Ale bez przesady, dzisiaj jest minus 10 stopni Celsjusza. Mamy kilkunastu albo kilkudziesięciu śmiałków, którzy sprawdzą, co to znaczy tak naprawdę biegam, bo lubię lasy. Tutaj dzisiaj opowiadacie ludziom, którzy przyszli i chcą was słuchać. To opowiadamy o gospodarce leśnej, jak to bywa zawsze, a głównymi tematami jest szacunek brakarski, czyli jak mierzymy las, jak liczymy las, plus dodatkowo mamy dużo informacji o drewnie, czyli surowcu ekologicznym, odnawialnym. A chyba dzisiaj moglibyście też porozmawiać o tym, jak rozpalić drewno. Pewnie by się przydało. Oczywiście, że możemy porozmawiać i jest nawet ku temu sposobność, ponieważ dookoła nas gdzieś tutaj w niektórych punktach są ogniska rozpalone i przy tych ogniskach, kiedy dużo osób się ogrzewa, rozmawiamy również o paleniu drewnem. Z nami jest Paweł. Cześć Paweł. Cześć. Paweł jest jednym z tych ludzi, którzy będą dzisiaj biegać tutaj. Paweł, skąd w ogóle jesteś? Ja przyjechałem z Kielc, a pracuję w nadleśnictwie Dolesice. Czekaj, przyjechałeś z Kielc? Tak, dokładnie, przyjechałem z Kielc. Kielce to jest to! A gdzie teraz jesteśmy? Jak daleko miałeś tutaj? 170 km. Przyjechałeś 170 km, żeby pobiegać sobie przy minus 10 stopniach po lesie, tak? Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Tak jest, to nic nadzwyczajnego. Jestem leśnikiem, skoro zachwalamy bieganie po lesie, to musimy być wiarygodni, dlatego też nasza obecność leśników pośród tych biegaczy, którzy dzisiaj tutaj w hojnowskich lasach będą startować. To Pawła ubierzemy dzisiaj w nasze kamery i pokażemy wam, jak taki bieg wygląda od środka. I gramy. Gramy i śpiewamy. Po 1,5 kilometra już chyba wszyscy dobrze rozgrani mimo 10-stopniowego mrozu, ale bardzo przyjemna pogoda, ten mrozik specjalnie nie szkodzi. Prawie 6 km za nami. No teraz już krew rozgrzała nasze zmarznięte kończyny. Ale bardzo przyjemnie na nas biegnie. Ścieżka jest bardzo fajna. Nie jest ślisko. Kończymy 4 kilometr rywalizacji. Jak widzicie, biegniemy po pięknym lesie, ośnieżonym. W takich warunkach sama przyjemność, nie tylko biegać, a rywalizować. Z nami nadleśniczy i gospodarz tego miejsca, Sławomir Mydłowski. Nie byłbym sobą, gdybym nie spytał panie nadleśniczy oczywiście o pogodę. Zimno. Zimno. Spory mróz mamy dzisiaj. Ale jak widzimy... Ale serca naszych gości gorące. Mamy ponad 600 osób, które tutaj dzisiaj przybyły, żeby biegać w lasach hojnowskich. Także to jest dla nas duże zadowolenie, radość. To zaskoczenie, czy jakby to już jest taka marka tej imprezy? To jest zaskoczenie, no niemniej jednak chyba to świadczy o tym, że nasza marka jednak jest już znana tutaj wszystkim w okolicy i nie tylko, bo ludzie przyjeżdżają z całej Polski do nas. Ostatnie 250 metrów, czyli już teraz manetka gazu do oporu i biegniemy po metę. Jesteśmy na mecie.
bardzo. Sama przyjemność, mój drogi. Sama przyjemność. Paweł, tylko pełnym zdaniem proszę. Jak się biegło? Dobrze, troszeczkę aparat mowy zamarzł, ale gdzieś koło trzeciego kilometra puściło to, co w nosie. Można było pełną piersią oddychać, a końcówka już była bardzo przyjemna, bo troszeczkę nawet z górki. No przede wszystkim fantastyczna pogoda. Piękne, błękitne niebo, a ten mały mrozik na pewno nie przeszkadzał. Opowiadaj, jak trasa w ogóle, to zupełnie inaczej się chyba biega, nie? W takich warunkach. Zdecydowanie inaczej się biega. Trasa jest zmarznięta, nie było dzisiaj tego błotka, które niektórzy lubią w lesie. Dzisiaj to było zmarznięte, więc prawie warunki jak na asfalcie. No i przede wszystkim brak smogu. Dla kogoś, kto przyjeżdża z Warszawy, czy tak jak Jaskielc, to bardzo istotne, że oddychamy czystym powietrzem i nie trujemy się. Dla Ech Leśnych Paweł Kosin. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ponad 600 wariatów, pozytywnych wariatów, stanęło na starcie Biegam, bo lubię lasy, edycja zimowa. Mogli się również dowiedzieć czegoś o zastosowaniach drewna, których jest już ponad 30 tysięcy. Ale w taką pogodę jak ta, jedno z nich jest szczególnie wyjątkowe.